Sylwia Jarmokiewicz, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy przedstawiać Państwu informacje na temat wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja bieżącego roku. Jesteśmy w Wydziale Spraw Obywatelskich, a ze mną jest pani naczelnik tego wydziału, pani Renata Rybczyńska. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, co obecnie się dzieje według kalendarza wyborczego? Zgodnie z kalendarzem wyborczym 20 kwietnia sporządzony jest spis wyborczy, który obejmuje 49 obwodów stałych i 5 obwodów tak zwanych zamkniętych. Te obwody zamknięte to głównie dwa domy pomocy społecznej, dwa zakłady karne i szpital w Grudziądzu. Spis będzie wyłożony do 4 maja i każdy wyborca może zapoznać się, czy został ujęty w spisie wyborców. W spisie tym ujęte są osoby pełnoletnie, obywatele polscy i można powiedzieć, że wszyscy 18-latkowie, którzy w dniu 10 maja zgodnie z zarządzonymi wyborami ukończą 18 lat, na tym spisie się znajdą. Wielkie zmiany w siedzibach obwodowych komisji wyborczych nie zaszły, niemniej 6 obwodowych komisji wyborczych zmieniły swoje siedziby. Dlatego też zwracamy się z apelem, żeby spojrzeć na obwieszczenia, w którym obwodzie głosowania będę ujęty. I tak może podam przykładowo, obwód głosowania, który mieścił się w muzeum na te wybory na 10 maja będzie w Urzędzie Miejskim na ulicy Ratuszowej. Obwód głosowania w gimnazjum nr 4 przy Konarskiego będzie w Zespole Szkół Ekonomicznych i przedszkole miejskie na lotnisku będzie w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 też na lotnisku. Zmienią się też siedziby na osiedlu Kopernik, będzie to w przedszkolu miejskim. Na Śniadeckich, na Strzemięcinie będzie to w poradni psychologiczno-pedagogicznej, przedtem było w klubie Epicentrum. I ostatni obwód, który mieścił się na osiedlu Rządz w administracji spółdzielni mieszkaniowej, będzie teraz w siedzibie Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego przy ulicy Strażackiej, wejście przy Konstytucji 3 maja. To jest taka ważna informacja, bo czasami wyborcy po prostu idą na pamięć do miejsc, gdzie będą głosowali. Cóż możemy powiedzieć, co dalej się z kalendarzem wyborczym dzieje? Do dnia 4 maja spis jest wyłożony do wglądu, natomiast do 5 maja dopisujemy wszystkich wyborców, tych, którzy nie zostali w jakiś sposób ujęci w spisie wyborczym. Bowiem w spisie wyborczym znajdują się osoby zameldowane na pobyt stały, jakby z urzędu, i te osoby, które się wpisują do rejestru wyborców. Osoby, które posiadają tylko pobyt czasowy lub nie posiadają pobytu stałego w ogóle, ani stałego pobytu, mogą albo dopisać się do spisu wyborców i będzie to obejmowało tylko na te wybory, albo wręcz wpisać się do rejestru wyborców, jeżeli są z naszym miastem związani pracą, nauką lub innymi ważnymi względami. Jeżeli osoba taka udokumentuje nam, że pracuje tutaj, wynajmuje mieszkanie, wówczas my wpisujemy do rejestru wyborców i tak długo będę głosował w tym mieście, aż nie odwołam i nie zmienię tego poprzez zameldowanie na pobyt stały w innym mieście lub złożeniem oświadczenia, w którym wpiszę się do rejestru też w innym mieście. Na co jeszcze wyborcy powinni zwrócić uwagę? Ważny jest ten moment właśnie 5 maj, kiedy można się dopisać do spisu lub do rejestru wyborców. Do 8 maja będziemy wydawali zaświadczenia uprawniające do głosowania. Zaświadczenia te będą wydawane od razu na 2 tury. Dlatego też trzeba zachować szczególną uwagę, żeby nie utracić zaświadczenia w ogóle, bowiem nie wydajemy duplikatów, i żeby zatrzymać to zaświadczenie na drugą turę, jeżeli taka sytuacja zaistnieje. Oprócz głosowania poprzez zaświadczenie, bo wówczas mogę głosować w każdym miejscu na terenie kraju i nawet za granicą, jeżeli posiadam zaświadczenie. Natomiast można skorzystać również z instytucji głosowania poprzez pełnomocnika lub tak zwane głosowanie korespondencyjne. Termin na zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego niestety wczoraj upłynął. Niemniej
jeżeli zgłoszę zamiar głosowania korespondencyjnego lub zaświadczenia, lub też skorzystam z głosowania poprzez pełnomocnika, to to zgłoszenie w pierwszej turze obejmuje również drugą turę głosowania. Może teraz jeszcze powiem o głosowaniu przez pełnomocnika. No właśnie, osoby, na czym to polega i jakie warunki trzeba spełnić? Osoby, które ukończyły 75 rok życia lub posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, czyli w jakiś sposób nie mogą dojść do obwodów głosowania, wówczas istnieje taka instytucja ustanowienia pełnomocnika. U nas składa się w wydziale dokumenty. My przechodzimy do tej osoby do domu, odbieramy ten akt i wówczas osoba, czyli jakby pełnomocnik tej osoby, głosuje bezpośrednio w obwodzie głosowania za tą osobę. Tutaj termin na zgłaszanie pełnomocnik mija w poniedziałek 4 maja. Także jeszcze tutaj w takich sytuacjach wyborcy mają do skorzystania z tego uprawnienia. Obwody, poszczególne komisje pracować będą tradycyjnie, tak jak w wyborach samorządowych, od godziny 7 do 21. Przy czym my tutaj jako osoby, które aktualizują ten spis cały czas, bo będziemy do dnia przekazania przewodniczącym obwodowych komisji spis aktualizować. W niedzielę też będziemy na dyżurze i wszelkiego rodzaju wątpliwości, jakie będą na tle ujęcia lub nieujęcia w spisie wyborców, wyjaśniać. Wspominaliśmy na początku o obwodach zamkniętych. Jakie są konsekwencje tego, że ktoś głosuje w obwodzie zamkniętym? Otrzymamy wykazy osób przebywających w tych obwodach, czyli tak jak mówiłam, w domach opieki, w zakładach karnych i w naszym szpitalu. Na tej podstawie sporządzimy dla tych obwodów spis. Niemniej osoby te, które znajdą się w tych spisach, zostaną wykreślone ze swoich obwodów, w których są ujęte ze względu na stałe miejsce zameldowania lub ujęcia w rejestrze wyborców. Znaczącym jest tutaj fakt, że jeżeli będzie druga tura głosowania, to osoby te powinny do nas zwrócić się o odbiór zaświadczenia, chyba że dyrektor jednostki wcześniej poinformuje nas, że osoby te opuściły tą jednostkę, to my wewnętrznie będziemy informowali lub dopisywali do poszczególnych obwodów głosowania. Ile tych obwodów w ogóle w Grudziądzu jest? Jest 5 obwodów. I w każdej sytuacji, jeżeli osoba znajdzie się spoza naszego terenu, z innego miasta, to my w takiej sytuacji jesteśmy zobowiązani do poinformowania tamtej jednostki, w której jest ujęta, o ujęciu tutaj w spisie celem wykreślenia w tamtym miejscu. Dziękuję bardzo. Gościliśmy dzisiaj w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, a rozmawiałam z panią naczelnik tego wydziału, panią Renatą Rybczyńską. Dziękuję serdecznie. Bardzo.